Witajcie, to znowu Jasarczo, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Znajdujemy się obecnie w Tumbleweed i tutaj zajmiemy się dwoma misjami łapania zbiegów, które są w tym miejscu dostępne. Będą to jednocześnie dwa ostatnie takie questy w tej grze. Tak więc zacznijmy od odczytania listu gończego. Joaquin Arroyo teraz czeka. Czytaj. Poszukiwany żywy, $60 nagrody, z pochodzenia Meksykanin, częsty bywalec dzielnic czerwonych latarni i salonów. Widziano go w okolicach Solomon's Foley. No dobra, zaraz wypytamy o szczegóły. Ty coś powiesz? Partner? Morning. You're doing a fine job, sir. Tutaj mamy tylko... Tutaj mamy tylko zastępcę szeryfa. Tak się składa, że szeryfa widziałem na zewnątrz, a nie wiem, czy teraz będzie w stanie mi udzielić jakichś informacji. Zobaczmy. Bo to jest on. No, raczej wątpię. Ajajaj, ten szeryf to naprawdę jest dziwnym koleżką. No dobra, w takim razie zajmiemy się od razu tą misją. Tutaj zostawiłem Rachel. Ostatnio się, kurczę, pomyliłem i zamiast powrócić do Rachel, to wsiadłem na jakiegoś innego wierzchowca, a później się dopiero dziwiłem, że obniżyły mi się tam punkty, czy tam wskaźnik honoru. No dobra, widzę, że to będzie w tej okolicy, gdzie w poprzednim materiale już przecież byliśmy, więc spotkamy się na miejscu. Proszę bardzo, to będzie tutaj. I teraz uwaga. Już widzę przeciwników przed sobą. Czekajcie, najpierw wezmę broń i za chwilę posłuchamy tej rozmowy. I ain't about to get killed just because you second guess someone wrong. No, you about to get killed because you don't got cojones. Think about this. Let's think about it. He ain't going nowhere. Joaquin can decide. Dobra, podejdźmy. Who are you? Jeszcze jeden. Tego możemy przesłuchać? Joaquin Arroyo! Joaquin's not here! Please, he's not here! No i co? You ain't much of a fighter. Everything's okay. Just tell me where he is. Hop on the tracks. They're robbing the train. Get out of here before I change my mind. Thank you. Gracias, señor. Uciekaj stąd, a my w takim razie poszukamy Joaquina. Jest i mapa. A train west of here. Okay, Joaquin. Let's see if you're here. Jasne. Poszukaj w pobliżu torów. Przeszukamy jeszcze tego. I powróćmy do naszego wierzchowca, żeby nie było. Kawałek jednak trzeba będzie pewnie pojechać. Zobaczmy zresztą, jak to wygląda na mapie. No jest to całkiem niedaleko. Akurat tereny, których jeszcze nie zwiedziliśmy. Więc to jest to, na co liczyłem już poprzednio. Ostatnio o tym mówiłem, że... Mam nadzieję, iż właśnie w tych zadaniach zwiedzimy jeszcze takie tereny, których do tej pory nie eksplorowaliśmy. Dzięki temu robimy zadania, a przy okazji odkrywamy sobie jakieś kolejne obszary znane z pierwszego Red Deada. No, to uwaga, bo to już tutaj. Wyciągnę znowu broń. I don't hear it, but it's coming. It's coming. How you know it's coming, eh? Look at the tracks, you idiots. Look at this. Someone's walked into trouble. Joaquin Arroyo, which one are you? Don't make me kill you, son. I said I'd bring you in alive. Arroyo, Arroyo, run! You tell him... Dobra, to tego postrzelę. Spadaj. Nigdzie nie będziesz uciekać. Wyciągnijmy lasso. No i ładnie się go udało złapać. Ależ to sprawnie poszło, co? Myślał, że mi ucieknie, ale coś mu nie wyszło. W takich sytuacjach, jak koleś próbuje właśnie uciekać, to warto postarać się o to, żeby postrzelić na przykład w nogę i wtedy to go na chwilę zatrzyma. Więc dobra, jeszcze ograbimy go, zobaczmy, co on tutaj ciekawego przy sobie ma. You don't got any objections. What's in here? Platynowa obrączka. Dobra, zabieramy go. Będziemy wracać do Tumbleweed. Po drodze pewnie sobie jeszcze pogadamy. You're gonna die slow, and you're gonna die hurting. I'm going to watch them do. You have a fine imagination, Arroyo. I'll grant you that. Jeśli ktoś tutaj będzie umierał, to tylko ty. O czym ty gadasz, kolego? Nawet jeśli ktoś mnie zaatakuje, to i tak się będę w stanie obronić. You know that the Lobos? Hey, we killed and we burned all the way across the country. You should be scared. You should be quaking in your boots, vaquero. They'll take your ears, they'll take your nose. There won't be nothing left on your head except bone. Okay, well, I'll take that on board. A ty powinieneś jednak zamilknąć na wieki. Pozwolę ci się jeszcze trochę wygadać. I'm going to take the bounty poster. I'm going to shove it down your mouth and I'm going to burn you alive, mister. You wanna burn? You wanna scream? That's what's happening to you. You hear me? Are you listening? What was that? I didn't hear you. Ignorancja Johna jest jak najbardziej na miejscu. Dobra, tędy przejadę. Powinno się udać, proszę bardzo. Here we are. Our time together is almost at an end. I'm gonna see you again, mister. Believe me there. To może wreszcie szeryf też będzie bardziej rozmowny teraz, jak już dostarczymy tego Joaquina. Miejmy nadzieję. Najważniejsze to zgarnąć też nagrodę. Sheriff, you looking for Joaquin Arroyo? I ordered him. Didn't have much hope of seeing him though. Put him in the cell. You couldn't come get me, sheriff? You yellow belly, you coward, you sent some vaquero. I could have come after you, Arroyo, but it's so damn hot out there, I didn't want to sweat. My friends, they're gonna come for you. Then they'll die too. Now save some breath for my questions, boy. No to wrzucamy go do celi. Teraz zapłata. That's the bounty. As agreed. Czyli co, $60? Someone's gotta do it. We need good folks like you down here. Should be another wretch upon the wall any day now. No widzicie, jeszcze jedna osoba do złapania będzie. Ten się pewnie też jeszcze będzie odgrażał. Czy niezupełnie. na razie wychodzimy. Jeśli i tak niczego więcej nie powie, no to już to mnie nie interesuje. W takim razie ja teraz będę musiał odczekać trochę, przynajmniej pewnie jedną dobę, żeby tutaj się kolejny list gończy pojawił. A przy okazji w tym czasie to ja powrócę sobie jeszcze do Armadillo, no bo tam w tym sklepie wielobranżowym swego czasu wykupiłem wszystkie stroje i pozostał mi jeszcze jeden do sprawdzenia, konkretnie poskramiacz byków, więc za chwilę zobaczycie Johna właśnie w tym przebraniu. Wow, patrzcie na to! You okay there? Put your head up so we can see you're alright. Don't make no mistake. What no lawman says, what no judge says. No bounty hunter. The del Lobo gang. We own every one of you. And we do what we want with you. To the north you got the Rangers, to the south, Rurales. Here. Znowu się coś dzieje w Armadillo. Wyciągnijmy broń. You just got us. This is bandito country. Vamos! Nigdzie nie będziecie odjeżdżać. No i proszę. Skubanie nie dość, że wykorzystują teraz ten czas, że ludzie i tak stąd uciekają, to jeszcze chcą pozostałych przy życiu zastraszyć. Na szczęście byliśmy na miejscu, żeby jakoś zainterweniować. Standardowo najpierw chciałem zobaczyć, co mieli do powiedzenia, a na koniec ich jeszcze wybić, co do jednego. Momentalnie się wszyscy pochowali w domach, jak tylko oni przyjechali. Chciałem tutaj właśnie się dostać, żeby przejść do sklepu wielobranżowego. A teraz mały problem polega na tym, że ten sklep jest chyba zamknięty. No właśnie, no bo tutaj akurat oni przyjechali. No to tak czy siak, ja jeszcze będę musiał się tutaj przespać. A z wami spotkam się już pewnie w Tumbleweed, będąc przebranym i odświeżonym. No i proszę bardzo, jesteśmy już na miejscu, więc wchodzimy znowu do więzienia, gdzie szeryf już czeka z nowym listem gończym. A Joaquin jeszcze się odgraża. Now, have you talked to the sheriff? Like a good little boy? I only gonna talk to your mama, okay? But she can fit through the door. That's very clever. Well done. Pytanie, czy zastępca coś powie? Nie do końca. A szeryfa znowu tu nie mamy, co jest grane? Gdzie on się podziewa? Esteban Cortez tym razem. Ciekawe, gdzie jego będziemy musieli szukać. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś bardziej na zachód jeden z przywódców gangu del Lobos, którzy dopuścili się na stanowych funkcjonariuszach i mianowanych szeryfach morderstw i bezkarnie napadali dyliżanse i pociągi. Del Lobos widziano ostatnio przy Gap Tooth Bridge. Uprzejmie prosimy odbiorców tej wiadomości, by nie zaniechali możliwości sprowadzenia Corteza martwego lub żywego. W zamian mogą liczyć na naszą dozgonną wdzięczność oraz podziękowania rodzin pozostających w żałobie. No dobra, bierzemy to. No i szeryfa nie ma, niestety. Niczego więcej się nie dowiem. Okej. Nie ma rzeczywiście szeryfa. Znowu tutaj, kurde, na zewnątrz przesiaduje, no ale skoro jest na zewnątrz, to też mi niczego nie powie na temat aktualnego zlecenia i jak patrzę na minimapę, to chyba rzeczywiście mamy ten cel gdzieś na zachodzie. Proszę, proszę. Czyli tutaj mnie jeszcze nie było. A więc zobaczmy. Tędy sobie przejedziemy. Odkryjemy nowe obszary. Spróbuję tędy przejechać. Opuścimy zatem Tumbleweed i trzeba będzie Corteza w końcu dopaść. Tym razem martwy lub żywy. Oczywiście, skoro do tej pory każdego przestępcę dostarczałem żywego, no to chciałbym również to samo zrobić z tym ostatnim. A mówię ostatnim, no bo już też o tym wspominałem wcześniej, że mamy dwie takie misje łapania zbiegów w Tumbleweed, jak zresztą chyba w każdej miejscowości. Z tego co pamiętam, to nigdy nie było to więcej niż 2 zbiegów. Więc tutaj akurat nie jest to też zaskoczeniem, że podobnie będzie w przypadku Tumbleweed właśnie. Wow, wow! Ja słyszałem jakiś wybuch chyba z prawej strony. Co jest grane? A to pewnie tutaj. No tak. Pewnie tutaj właśnie, gdzie ja jadę. Nie mam pojęcia. No, jakiś wybuch był. Dobra, znajdź przestępcę. Tam mamy gości. Hey, hey! We're meant to be holding up here, aren't we? So why are you putting up a goddamn 21 gun salute? Quiet down. You think I'm angry? You should see Esteban. He's eating rocks down in the mine. He's so mad. I swear, one more boom, he's gonna come up here and take your head off. Okay, okay. You hear that? No more fun, amigos. I'm serious. All your heads taken off one by one, put in a nice, pretty row like a poppy field. Stop it now, idiotos. No to już jest chyba czas, kiedy mogę zacząć strzelać. Lecimy. Idealnie. Ale tam jeszcze mamy kolejnych chyba. Tak, i muszą być jeszcze następni, bo ciągle jest wskaźnik. No dobra. Dopóki nikt nie wyjdzie, to przeszukam jeszcze tych członków gangu. No ciekawe, czy tutaj też będę musiał tym razem Corteza szukać jeszcze gdzieś indziej? Na razie trzeba będzie wybić tą obstawę i ewentualnie dowiedzieć się, gdzie konkretnie jest Cortez, bo to też miejsce może być już nieaktualne, kto wie. Tak patrząc na mapę, wygląda to, jakby Cortez był jeszcze gdzieś tam wyżej, ale ja na razie wejdę tutaj. W sumie to też może jakoś to zakręcać. Zaraz zobaczymy. Ojej! Ale się wpakowałem. Jejku! Skubany. Dobra, 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 dawać mi broń, kurde. A jest Esteban, dobra. Było już go słychać przez chwilę. No dobra, to już teraz nie będę tak biegł za wszelką cenę przed siebie, bo można naprawdę dać się łatwo zaskoczyć, jak widać. Tutaj jest mój kapelusz, więc też pozwolę sobie podnieść. Przeszukać jeszcze tego jednego. O, tam mamy kogoś. Ciekawe, czy to on. To musi być on chyba właśnie. No i co, kolego? Chciałeś uciekać? Dobra. Znowu postrzeliłem w nogę. Mam cię. Esteban Cortez. No właśnie, przecież jego brata już też wcześniej złapaliśmy. To nieprzypadkowa zbieżność nazwisk. Czyli co, przeszukujemy go standardowo i dostarczymy na miejsce. Powiem wam, że naprawdę łatwo to wszystko poszło dzisiaj. Nieraz bywało tak, że kiedy mieliśmy te misje łapania zbiegów, to jednak trwało to dłużej, bo były jakieś komplikacje. A tutaj za każdym razem nawet blisko też do tych zbiegów. O nie! Jeszcze oni, kurde. Przyjechali tutaj, co? Kurde, akurat się chowają. Ależ poleciał. No i co? Mamy Rachel, ale jeszcze chyba kogoś słyszę. Tam kogoś mamy ewidentnie. Trafiony, ale jeszcze żyje. Dobra. To już będą wszyscy finalnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. No jeszcze się oczywiście zawsze może okazać, że przyjdą następni. Ten konik tego niestety nie przeżył. Aczkolwiek ja chyba żadnego wierzchowca nie trafiłem, mi się wydaje. Dobra. Co mogłem zabrać, to też zabrałem. Rachel tutaj wiernie za mną podąża, ale i tak muszę wrócić jeszcze na dół i zabrać Estebana Corteza. To chodź tutaj, kolego. Nie potrzebujemy już też tego znacznika, bo zaraz dostanę informację, którędy wracać do Tumbleweed. No to załadujmy go i ruszajmy. Tędy dam radę. You think you're a big man? You think you're a hero? Ah! Puta! Yeah. Standardowo John nie będzie się na pewno przejmował jego gadaniem. You're doing this bounty hunting for money, hey? Or because you like it? You like the power? Tying people up? You had your fill. Miałeś swoje 5 minut, nie wykorzystałeś tego. You're not the law. You're not an outlaw. You're just a bastard. Nothing, man. Hypocrite. You're such a hard ass, eh? Ah, I spit on you. Curse you, bounty hunter. That's it. Let it out. Jak ja to lubię, kiedy oni z tej frustracji tylko wyzywają. Wcześniej Artura, teraz Johna. Ale to jest tylko ich bezsilność. A my na spokojnie możemy doprowadzić danego delikwenta do więzienia. To samo zrobimy i teraz. You asked for Esteban Cortez? Here is the son of a bitch. Mr. Cortez. We meet at last. The cell there is made up nice especially. You're going to die! Damn you, cabron. Ta sama cela, co wcześniej Arroyo, którego już tu nie ma. I to tyle. That's the bounty, as agreed. Come on over. I got something everywhere. If law's happy, I'm happy. I wouldn't come here looking for bounties for a while. A widzicie, szeryf już mówi, że nie będzie żadnego nowego zlecenia. Sheriff can only delegate responsibility so long. I want authority. I got to earn it. Jasne, rozumiem. Ten też teraz wyjątkowo milczący. A trochę szkoda, bo zawsze jeszcze coś tam się odgrażali od razu po tym, jak wsadziliśmy kogoś do więzienia. No w tym przypadku było trochę inaczej. Więc udało się zrobić wszelkie aktywności dodatkowe, które są dostępne w stanie New Austin, bo też mi tutaj pisaliście, że tylko te misje łapania zbiegów są tutaj do zrobienia, a tak poza tym to po prostu można sobie ten teren eksplorować, co już zresztą robiłem, ale chciałem jeszcze zajrzeć tutaj na te obszary wysunięte najbardziej na zachód. W związku z tym na razie dojadę sobie tutaj do tej znanej lokacji, a później jeszcze zobaczymy, co się kryje po tej stronie. Założyłem też w tym momencie strój o nazwie Włóczęga. Jest to kolejny strój, który wykupiłem sobie wcześniej w Tumbleweed. No i tak jak wcześniej wam pokazywałem, wyruszymy gdzieś tam w te okolice najbardziej wysunięte na południowy zachód, patrząc na całą w ogóle mapę wirtualnego świata w Red Dead Redemption 2, no bo oczywiście nie tylko chodzi o New Austin, ale właśnie w ogóle o wszystko, co tutaj jest dostępne, bo no wiadomo, sam ten stan New Austin to już jest najbardziej wysunięty na południowy zachód. Jeśli dodamy do tego właśnie jeszcze ten punkt, który ja sobie oznaczyłem, no to zaraz zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Na razie trochę w ciemno. Można powiedzieć, że jedziemy, bo ja jakiś tam losowy punkcik sobie zaznaczyłem, ale nie wiem nawet, czy tam mnie prowadzą jakieś drogi. Na razie idzie dobrze. Później się to jakoś nie tyle rozgałęzia, co mamy jeszcze tutaj. Skręt w prawo. No akurat chyba nie będzie tutaj żadnych zabudowań, prawda? Ale przynajmniej zobaczymy, co się kryje praktycznie na końcu mapy. Teraz możemy sobie zobaczyć. No tutaj oczywiście jest rzeka, przez którą nie możemy przepływać. O, a tutaj jest swoją drogą jakieś ciało jeszcze. Ciekawe. To chyba w takim razie sprawdzę to. No bo tutaj i tak już jest koniec drogi. Tutaj niczego więcej nie znajdę. Sami widzicie. John pływać nie umie. Tak na dłuższą metę, jak też pamiętamy z pierwszego Red Deada. Ale to ciało mnie zainteresowało. Tylko że to będzie chyba tutaj na górze. A ja jakoś muszę się tam dostać. To może tędy się uda. Pewnie kolejna ofiara. Może tutaj gangu del Lobos. Zobaczymy. Na razie muszę Rachel pozostawić. I tutaj już chyba wejdę. Bez problemu. Dobra. Wow, nie, to jest w ogóle jakieś ciało, które tu leży od długiego czasu. Jezuicki misjonarz, okej. No proszę. Znalazłem biedaka, który zmarł już dawno, aż mnie zmroziło, nie wiem czemu. A to ciekawostka, że udało się coś takiego tutaj odkryć. Jeszcze możemy przyjrzeć się z bliska. No proszę. Myślałem, że to po prostu jakieś zwłoki, ktoś zabity przez tutejszy gang, ale okazało się coś zupełnie innego. Czyli co? Może tutaj? O właśnie, nawet na mapie mamy teraz to rozrysowane. To jeszcze tędy się przejadę dalej troszkę. Wątpię akurat, że w tej okolicy byśmy znaleźli w takim razie coś więcej, ale potwierdziło się, że warto było taki punkcik najbardziej właśnie wysunięty na południowy zachód sprawdzić. Przynajmniej to sobie odkryliśmy. Też nie jest to tak zupełnie tutaj wyludnione, bo jak widać ktoś od czasu do czasu tędy przejeżdża. Aczkolwiek pewnie już raczej tutaj niczego więcej nie znajdziemy. Po prostu ciągle tam na minimapie się pojawiały te czerwone kropeczki, więc jakieś węże pewnie tutaj grasują, że tak powiem. I tylko mi straszą Rachel. Ale poza tym jest raczej spokojnie. Więc tam już dalej się nie dostaniemy. To już nie są obszary, które my możemy zwiedzać. Możemy jedynie tę okolicę sobie poobserwować. I w ten oto sposób praktycznie cała mapka już została przeze mnie zwiedzona. Tak wiecie, oczywiście ogólnie mówiąc, bo wiadomo, że gra kryje w sobie mnóstwo ciekawych zakamarków, ale przynajmniej chciałem zobaczyć, jak to się mniej więcej tutaj prezentuje, jeśli chodzi o ten doskonale już znany z pierwszej części stan New Austin. Tak więc będziemy się niedługo zabierać po pierwsze oczywiście za ostatnie misje fabularne. Ja już patrzyłem w statystykach gry, że w tym momencie ukończyłem już 97% trybu fabularnego. Mam zaliczone 104 misje na 107 misji fabularnych dostępnych, więc już tylko 3 zostały. No a oprócz tego oczywiście będę jeszcze wam chciał pokazać takie rzeczy jak spotkania z członkami byłego gangu Johna Marstona, czy też te miejsca pochówku kolejnych osób. Na razie to będzie wszystko z mojej strony. Do usłyszenia.